Witam Państwa serdecznie. Chciałabym zaprosić na wywiad z Jackiem Walkiewiczem. Również witam. Jest to polski psycholog, mówca inspiracyjny i motywacyjny, jak również trener i mentor. Witam Cię serdecznie, Jacku. Ja również. Witam. Wszystko się zgadza, tak. Jacku, chciałabym zacząć od tego, ten czas tak szybko biegnie, a minęło już 5 lat od Twojego słynnego występu na TEDx. Obejrzało go prawie 3 miliony osób. Jest to niebywało duża i wysoka liczba. Jestem ciekawa, co zmieniło się u Ciebie od tego momentu. To wszystko się zmieniło, bo ja swoje życie dzielę do TEDx-u i od tego okresu. Tak, czyli do 2012 roku. No i wszystko, co potem się wydarzyło, to było dla mnie magiczne, bo moje życie po pierwsze przyspieszyło. Po drugie, wszystko to, co robiłem przez lata wcześniej, czy te 20 lat wcześniej, jakby zapoczątkowało zupełnie nowy okres w moim życiu. Przede wszystkim dlatego, że stałem się osobą bardzo taką publiczną, rozpoznawalną. Znano, no, rozpoznawalną w branży, ale nie tylko w branży, bo wiele osób na różnych spotkaniach, w miejscach, na stacjach benzynowych, restauracji również gdzieś tam do mnie podchodziło i podchodzi. Dużo poznałem ludzi, setki, tysiące w zasadzie, dostałem tysiące maili. Znalazłem się w wielu gazetach, stacjach telewizyjnych, musiałem się nauczyć czegoś, czego wcześniej w ogóle nie doświadczałem. Sporo jeździłem i też pojawiły się nowe pasje, których nie miałem wcześniej. Dzięki ludziom, których poznałem, dzięki temu, że byłem na TEDxie, pojawiły się nowe pasje, między innymi stare samochody. O. Mam 3. Mhm. Rozwinęła się księgarnia. 6 lat fajnej przygody z księgarnią. Jak pisałem na Facebooku, za parę dni ją zamykam, w związku z tym już od czerwca nie będzie czynna, ale mam takie podejście, że marzenia mają swoją datę ważności. Nie jestem niewolnikiem swoich marzeń, w związku z tym postanowiłem ją zamknąć, żeby otworzyć coś nowego w sobie, jakąś taką przestrzeń, jak to się ładnie mówi, na nowe doświadczenia, nowe projekty, pasje, marzenia, jakbyśmy tego nie nazwali. Także dla mnie te 5 lat to ogromna zmiana. Też widzę, że na rynku wystąpień, konferencji jest niezwykły wzrost ilości osób, które mówią, mają dużo do powiedzenia, chcą się tym dzielić, zarabiają pieniądze jeszcze. 10 lat temu w zasadzie bycie mówcą było czymś egzotycznym, dzisiaj jest czymś oczywistym i takim naturalnym. Także cieszę się, że wziąłem udział w tym rozwoju rynku wykładów, ale również że osobiście mogłem dzięki tym ludziom, których spotkałem, doświadczyć czegoś nowego i że to się wydarzyło no, dzięki temu, że pojawiłem się na tym TEDzie i te 28 minut powiedziałem, co myślę o życiu. To było bardzo ciekawe wystąpienie. Sama go ja bardzo często odsłuchuję. W trakcie jego powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że podróże kształcą, ale tylko wykształconych ludzi. Czy pamiętasz swoją pierwszą podróż? Wiesz, pamiętam, bo wychowałem się w czasach, w których się nie jeździło na zachód, ponieważ wtedy były kłopoty z paszportem, z wizami, w ogóle z pieniędzmi. Moja pierwsza podróż to była podróż przez Niemcy, kraj Beneluxu, Francję do Hiszpanii i to był 85 rok, w związku z tym doskonale pamiętam i dokładnie pamiętam, jak wielkie wrażenie na mnie to robiło i to powiedzenie, że kształcą, na pewno kształcą, a tych wykształconych szczególnie kształcą, bo oni są refleksyjni, w związku z tym potrafią docenić pewne rzeczy, a żeśmy dużo oglądali, zwiedzali, chodzili po muzeach, ale też poznawali ludzi. I to było dla mnie niezwykłe przeżycie. Dzisiaj pewnie dla wielu młodych ludzi już nie jest, bo z rodzicami jeździli. Dzisiaj pojechać do Lizbony czy do Paryża to nie jest coś tak niezwykłego jak dla mojego pokolenia. Tak? Dla mnie ta jasność ludzi ubranych na biało, białych ulic, reklam, no to była taka kwintesencja Zachodu. Tak? W tamtych czasach, jak się wróciło z takiej podróży, już nigdy człowiek nie był tym samym człowiekiem. Podróże zmieniają. Tak, to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia. A jestem bardzo ciekawa, czy w trakcie tych wszystkich podróży napotkałeś jakieś bariery? Coś, co powodowało, że nie było to tak... Ta podróż okazywała się nie do końca tak łatwa, jakby się to wydawało.
Wiesz co, ja należę do osób, które lubią być przygotowane, lubią mieć wszystko dopięte. Do tych osób, które zostały wychowane trochę w takim duchu, lepiej nie jedź i uważaj na miejscu. W związku z tym bardzo się dokładnie do takich podróży przygotowuję pod względem takiego bezpieczeństwa i zawsze tak było. Spontaniczny jestem w tym, co oglądam, co zwiedzam. Nie mam takiego dokładnego planu i tutaj oddaję się temu, co się wydarzy. Natomiast lubię mieć dobrze spakowany paszport, schowane pieniądze, ukryte w różnych miejscach i te logistyczne rzeczy ogarniam. Oczywiście wielką taką barierą dla mojego pokolenia była kwestia językowa, bo my żeśmy się chowali w czasach, kiedy ten język, którego żeśmy się uczyli, był językiem absolutnie niepraktycznym, nieprzydatnym. Nawet dzisiaj też trochę tak patrzę na młodych ludzi, na moje dzieci, że one mają niezwykłą szansę wykorzystania tego języka, ale to, czego się konkretnie uczą w szkole, często zupełnie nie przystaje do tego, co jest potrzebne na miejscu. Także pomijając kwestie kulturowe, tak, że ci Anglicy, czy nie wiem, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, oni byli chowani w innej sytuacji, bardziej tacy wolni, otwarci, spontaniczni. No a my trochę tacy przestraszeni za tej żelaznej kurtyny żeśmy przyjechali do świata, gdzie wszystko wyglądało inaczej. Także jak to wszystko połączyć, no to było wielkie przeżycie. Dlatego jak pytasz, czy pamiętam? Tak, pamiętam, bo tam się wszystko skumulowało. Tak? I te obawy takie logistyczne, ale też te językowe, kulturowe, to mnie fascynowało, jak patrzyłem na zachowanie właśnie chociażby Hiszpanów czy Francuzów, że oni gdzieś stoją na placu, bawią się, śmieją, a my jesteśmy tacy, czy to można, czy nas ktoś nie zatrzyma, czy nie pojawi się jakiś policjant. Także łącząc te wszystkie doświadczenia wyniesione z kraju, który był w jakiś sposób zamknięty, to dla mnie to było jak odkrycie kosmosu, tak? Pierwszy wyjazd i potem następne, no, były czymś, co mnie zmieniało w jakiś sposób, bym powiedział, mądrze transformowało. Do dzisiaj aż takiego wrażenia to nie robi, aczkolwiek są kraje, które ciągle gdzieś zaskakują. Takim krajem na pewno były dla mnie Indie, zupełnie inna kultura i też stamtąd wróciłem, jakbym z innego świata wracał. A kiedyś tam wspominałeś o tym, że wyleciałeś do USA. To jest dla mnie ciekawe, co tam robiłeś. To jest taki przykład marzenia, które zostało zrealizowane w magiczny sposób. W tamtych czasach, czyli w latach 80. wyjechanie do Stanów, to było coś, co pozwoliło człowiekowi zmienić życie, całe życie. I to na następne 20 lat. Tak? Wartość dolara była taka, że ja pracując zarabiałem 13 dolarów, a w Stanach taka minimalna stawka była 5 za godzinę. W związku z tym ludzie, którzy potrafili rok, dwa spędzić w Stanach, przyjeżdżali, budowali domy, kupowali samochody i mieli odłożone pieniądze na następne 20 lat. I marzenie o Stanach to było przede wszystkim marzenie o tym, żeby dostać paszport, bo paszport się dostawało. No i żeby dostać zaproszenie, dzięki któremu można było dostać wizę, a oczywiście mnóstwo było odmów, dużo więcej niż dzisiaj. I ja chodziłem, powtarzałem przez parę lat, że ja pojadę do Stanów, pojadę do Stanów, pojadę do Stanów i dzięki magicznym zdarzeniom, które w moim życiu wielokrotnie miały miejsce, ja to mówię często na wykładach, 7 stycznia 1989 roku, czyli w roku przemian w Polsce, wylądowałem w Nowym Jorku. No i tam oczywiście zderzyłem się z absolutnie inną kulturą niż ta europejska, większą, monumentalną, bo to wszystko tam jest większe, autostrady szersze z większą ilością pasów, ale tam też oczywiście zderzyłem się z weryfikacją mojego angielskiego i tego, czy ja w ogóle jestem w stanie coś powiedzieć, a drugą rzeczą było to, że ja w ogóle nie wiedziałem, co do mnie mówią. I pracowałem, tak. To był taki wyjazd, który w założeniu był wyjazdem po to, żeby zarobić pieniądze i wrócić. Na miejscu trochę mi się to zmieniło, mnóstwo pieniędzy wydałem na podróże, na to, żeby trochę zobaczyć tego kraju. A w czerwcu, jak wiemy, 89 roku wszystko się w Polsce zmieniło, w związku z tym wróciłem już do zupełnie innego kraju i z takim poczuciem bycia wolnym i bycia w jakimś stopniu już wtedy człowiekiem, do którego świat należy. Okej, okay. A o co chodzi z tym słynnym repetytorium, o którym też kiedyś wspominałeś? Tak, to czasami wracam do tego, ponieważ
My żeśmy się uczyli z takiego słynnego podręcznika Aleksandra. To ci, którzy są z mojego pokolenia, to na pewno będą pamiętali. Aleksander to były 4 książki, 4 różne poziomy. To była książka, która była na tamte czasy niezwykle nowoczesna. Były inne podręczniki, nie będę wymieniał nazwy autorów, ale no były dużo słabsze i takie, bym powiedział, archaiczne, w ogóle mało atrakcyjne, nieprzyjazne dla uczącego się. Aleksander to była książka nowoczesna. Jedynym mankamentem oczywiście było to, że one trafiły do Polski, natomiast z tego co wiem, nie trafiły podręczniki dla nauczycieli, jak uczyć podręcznika Aleksandra. Ale to też było dla mnie niezwykłe zderzenie z rzeczywistością, ponieważ tam było mnóstwo słówek, mniej lub bardziej trudnych, konstrukcji gramatycznych, tego się uczyło, powtarzało. Ja chodziłem na angielski od 7 roku życia praktycznie, o ile pamiętam, całe życie się uczyłem angielskiego. I całe życie miałem kłopoty z pewnymi konstrukcjami, z okresami warunkowymi, z rozróżnieniem pewnych czasów. No i tam w Stanach ten Aleksander został zweryfikowany od razu. Mi się okazało, że opowiedzieć czytankę, nie wiem, przetłumaczyć ją i streścić, to jest zupełnie co innego. A dogadać się w McDonaldzie, w zwykłym McDonaldzie, tak, z kimś, kto mówi po amerykańsku i jeszcze mówi jakimiś skrótami, idiomami, nie do końca tak uważnie, powiedziałbym wręcz niechlujnie. To był dla mnie taki pierwszy moment, kiedy jakby dotarło do mnie, że język służy do komunikowania się, tak? Że on jest po to, żeby ludzie się porozumiewali i że tak trzeba go traktować. Tak? Że ja nie muszę opowiedzieć teraz historii swojego życia, nikt tam nie chce słuchać mnie, tylko ktoś pyta, czego ja chcę w tym momencie od niego. No i wracam do tego Aleksandra, bo to był symbol czegoś, co było najlepsze w tamtych czasach, a mimo wszystko w takim zderzeniu z konkretem, czyli rzeczywistością, z pobytem, to nie sprawdzało się. Czyli jakby no można podsumować jedno, że jednak no ta metoda nauczania w tym opisanym repetytorium nie była skuteczną metodą. Nie, jeszcze były śmieszne historie w tamtych czasach. To może się dzisiaj wydać absolutnie abstrakcyjne, ale nauczyciele języka angielskiego bardzo często nigdy nie byli za granicą. Miałem takiego nauczyciela angielskiego, który nigdy nie był w Anglii. W związku, no tak. Nie mówiąc już o Stanach, w związku z tym uczył z podręcznika, który sam w sobie był taki, powiedziałbym, no, dosyć mało przystający do codziennego życia, tak praktyczny, on nie był praktyczny dla mnie. A jeszcze sami nie byli nigdy, czy nawet ten akcent, nawet to, jak wypowiadali słowa, no, wynikało z tego, co się nauczyli gdzieś w polskiej szkole, czy na polskiej uczelni, nie mogąc tego zweryfikować w konkretnym kraju, gdzie ten język jest naturalny. Także jak dzisiaj na to patrzę, to myślę sobie, że no dużo czasu wielu ludzi włożyło w to, żeby się nauczyć, ale nie miało szans się nauczyć z tego podręcznika, ponieważ on nie przystawał do języka takiego mówionego, codziennego. Mhm. Wspominasz, że długi okres już uczysz się języka angielskiego. Może zauważyłeś jakieś trudności, na co sprawia największą trudność w twojej ocenie przy nauce języka obcego w ogóle? Wiesz, największą trudność, ja bym powiedział, że 50% sukcesu w nauce języka, mówimy o angielskim, bo on jest, powiedziałbym, wszechstronny, uniwersalny i w zasadzie ja mam takie czasami powiedzenie, jak nie wiesz co zrobić, nauczy się angielskiego. Tak? Czasami ludzie mówią, nie wiem co mam w życiu robić, to się nauczę angielskiego, to na pewno się przyda. Mam depresję, to się wejdź za angielski. Albo straciłem zaufanie do siebie, to się nauczę angielskiego. Oczywiście trochę się śmieję, ale no jest to język, który jest obecny wszędzie. Dużo podróżuję, w związku z tym wszędzie można się nim porozumieć. A są takie kraje w Europie, które wręcz mogą nas zawstydzić. Nie wiem, w Holandii podchodzi osoba starsza ode mnie i ja ją pytam, a ona odpowiada pięknym angielskim. W związku z tym w Niemczech bardzo często, w wielu miejscach. Ale są też takie miejsca, które by nas zaskoczyły, jak ludzie mówią. I to 50% bym powiedział sukcesu, no to jest motywacja. Nawet mój syn robił pracę magisterską, badania robił do pracy magisterskiej na temat właśnie skuteczności uczenia się języka i wyszło, że motywacja jest jakby przodująca, wiodąca, główna. Jeżeli człowiek nie ma chęci, ochoty, nie widzi sensu i nie wie po co to jest, no to się nie nauczy. Ja bym powiedział, że 50%. 50% to, no to nauczyciel i jego metody. Tak? I jeżeli ten nauczyciel jest
fantastyczne, a metody są proste, przyjazne, takie praktyczne, to wręcz się może to trochę zmienić, bo ten nauczyciel już trochę traci takie znaczenie, bo człowiek jest tak zafascynowany, że być może to jest 75%, to już jest po jego stronie, prawda? Mhm. Ten nauczyciel tylko go prowadzi. Prowadzi, to znaczy pokazuje mu to, czego warto się nauczyć. Ale no, największą barierą pewnie, jakbyśmy mieli wszystko podsumować, to jest perfekcjonizm. Lęk przed niedoskonałością. No, do dzisiaj ją mam. Czasami zastanawiam się, którego czasu użyć. I oczywiście można użyć każdego i powiedzieć w dowolnej formie, bo ludzie to rozumieją. I my też, jak ktoś do nas mówi nie do końca dobrze po polsku, to wiemy, co on mówi. Ale ten perfekcjonizm, ten, że jest tam 16 czasów i te okresy warunkowe, jest to nabierna i to trzeba to znać. Chyba każdy zna. To jest jakaś masakra. To ja dzisiaj porozumiewam się i jeżdżę i dogaduję, natomiast zawsze sobie myślę gdzieś tam z tyłu głowy, w jakim czasie i to, co ciągle mi gdzieś towarzyszy, że ja myślę po polsku, a tłumaczę na angielski. Tak? Na tyle mało przebywam za granicą, że dzisiaj, że nie miałem możliwości, aby tak nasiąknąć tym językiem, ale myślę, że jeżeli język jest dla nas prosto przekazany i my odbieramy go jako taki przyjazny, tak, że o, mogę się go nauczyć, cztery czasy, a może sześć i to koniec i będę mówił wszystko, co chcę, no to jest inaczej. Natomiast jak człowiek ma te kolejne lekcje i w szkole, i zalicza kolejne, i ma zaliczone, i potem jedzie do Stanów czy do Anglii, ma takie poczucie, że zna 16, jak ktoś mu zadaje proste pytanie, a on nie zna odpowiedzi, bo nie wie, w którym to byłoby, czy to trwa, czy to nie trwa, czy to się skończyło, czy się nie skończyło, tak? Ale chyba taką rzeczą, która mnie zawsze dobijała, to by to okresy warunkowe, i jeszcze jakieś takie zaprzeszłe konstrukcje. Gdybym był, zrobił wtedy, to bym dzisiaj nie był tutaj, gdzie jestem, prawda? To jak coś takiego słyszałem, albo gdzieś tam trzeba uzupełnić na teście, to umierałem. Myślę, że wiele osób to ma. Na pewno młodzi mają mniej, moje pokolenie ma więcej. Może trochę za mną też mają, bo do podobnych szkół chodzili. Dzisiaj trzeba by zobaczyć, na ile ten język ze szkoły wyniesionej rzeczywiście później pomaga. Obawiam się, że jest wiele niedoskonałości w takim ciągłym uczeniu, publicznym uczeniu języka i że dzisiaj młodzi ludzie mają dokładnie te same kłopoty, że tam potem na miejscu, jak się stoi na basenie i podchodzi Holender i zagaduje, to zastanawiamy się, o Jezu, jak mu to powiedzieć, prawda? Jaki czas, jaka forma? Jaki czas i ojej, nie dodałem S na końcu, tak, bez S, tak. To niedobrze. A w ogóle powiedziałem I has zamiast I have, w związku z tym to już koniec, to już dalej nie pogadamy. I wtedy się tam udaje, się nie wie i się ucieka. Jak byłem w Stanach, to była taka osoba, dziewczyna, która pracowała razem ze mną, i ona, jak ją ktoś pytał cokolwiek po angielsku, to ona mówiła no speak, no English, no speak, no English, naprawdę. W ogóle uciekała, bała się i potem za pół roku praktycznie odpowiada na każde pytanie, mówiła, ale miała niezwykłą chęć i motywację. W związku z tym to jest piękne w języku, to jest piękne w języku, że człowiek nie wie, a potem nagle wie i odkrywa to, że wie. I potem jeszcze taki drugi jest moment, który jest według mnie trudny. Już mówi, rozmawia i komunikuje się, a potem musi przekroczyć kolejną granicę, jakby wejść na wyższy poziom i wchodzi na wyższy poziom i sobie myśli, ojej, to ja w ogóle nic nie wiem. Tak? I znowu potrzebuje dobrego przewodnika, takiego nauczyciela, który mu to pokaże w taki sposób bardzo przyjazny. No, w 100% zgadzam się z tobą, tak jakbym, jak mogę się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem pod tym, co mówisz, bo identycznie podchodzę do tego tematu i myślę, że większość naszych słuchaczy również. Kilka tygodni temu opublikowałeś na Facebooku nagranie Krzysztofa Sarneckiego, który jest współtwórcą metody nauki języka angielskiego Sixpack English. Proszę mi powiedz teraz, jak oceniasz skuteczność właśnie tej metody, chociażby w porównaniu z tym repetytorium, o którym wcześniej rozmawialiśmy? Wiesz co, ja rzadko u siebie zamieszczam na Facebooku jakieś takie informacje, które promują czy rekomendują to, co robią inni.
Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że ja dużo dostaję informacji i mógłbym nic nie robić, tylko na swojej stronie i na portalu społecznościowym promować działalność innych. Tak, musiałbym wtedy mieć jakiś system do tego, żeby wybrać, kogo ja bym chciał, a kogo nie. Ale nie mam takiego systemu. Natomiast tutaj zrobiłem to absolutnie spontanicznie. No, z wielu powodów. Jednym jest właśnie to, o czym mówimy, że ja gdzieś tam w sobie, w środku, mimo wszystko mam jakiś taki kompleks, że nie nauczyłem się nigdy dobrze tego angielskiego i gdzieś tam się stresuję, tak? Że, że radzę sobie, ale z tyłu gdzieś tam za mną zawsze jest taki strach. Puk, puk, strach puka mi do drzwi. To ten strach językowy, on mi tam zawsze puka. I jak wysłuchałem Krzysztofa, którego znam 15 lat, my się znamy dosyć dobrze, jesteśmy z tego samego pokolenia, mamy podobne wartości, rozumiemy się świetnie. I jak go wysłuchałem, jak on opowiadał o metodzie, tak, i pokazywał wizualizację tego, jak mówimy w przeszłym, przyszłym i teraźniejszym, to byłem pod ogromnym wrażeniem. Prostoty przede wszystkim, że jakby to jest istota uczenia się języka, on musi być dla nas prosty, nie może być skomplikowany. W przypadku Krzysztofa i jego nauki to ten język jeszcze jest w pomysłowy sposób przekazany. Ten Willy i ten Edek i te kółka, które nam wiozą. I to było dla mnie, to jest taki pewien rodzaj błysku, prawda? Taki rodzaj olśnienia nagle. Powiem szczerze, naprawdę ja uczyłem się z wielu podręczników i gdzieś na bieżąco mam tam kontakt z tym językiem. Ale ja poczułem, że ja dopiero w tym momencie zrozumiałem tą ciągłość, ta konstrukcja I have been doing, czy I have been painting. Jak on to pokazał, to dla mnie to było, to rzeczywiście, o to chodzi, że to tam było i teraz się ciągnie. Ale może dlatego, że jestem wzrokowcem, może dlatego, że w ogóle większość z nas jest wzrokowców, to taka wizualizacja jest bardzo przydatna. Natomiast jakby praktyczność tego, tak? No, powiedziałem, że te 50% to jest człowiek, który to nam przekazuje i jakby jego wiarygodność i jego umiejętności, ale to, co Krzysztof pokazuje, jest takie poukładane, takie przejrzyste, takie naprawdę pomocne w takim zrozumieniu, o co w tym języku chodzi, tak? Dla wielu ludzi myślę, że to jest taki moment zwrotny, prawda? Że okej, to ja jestem w stanie to ogarnąć. Natomiast jakby wyjść i powiedzieć, a teraz opowiemy o takim czasie i jeszcze te nazwy tych czasów gdzieś mnie zawsze tak dobijały, bo takie długie były. Potem nie wiedziałem, który to jest czas. Także umieściłem z takim głębokim przekonaniem, że ja jestem gotów zaangażować się w pewną promocję tego projektu swoją osobą, ponieważ ja jestem osobą, która mówi dużo o motywacji. Ale trochę to jest tak jak z prądem. My go nie widzimy, on jest, ale odkurzacz chodzi. Widzimy, a odkurzacz chodzi, jest prąd. I tak samo jest z motywacją. My nie widzimy motywacji u ludzi. My widzimy, że ludzie coś robią, tak? że ktoś wszedł na Kilimandżaro i wtedy możemy zobaczyć, że to jest to, co gdzieś tam zdecydowało, że on chciał, że on się zmobilizował. I ja bardzo dużo mówię na takim poziomie ogólnym ludziom, takiej abstrakcji, prawda? Róbcie swoje, jeśli o czymś marzy, sięgnij po to, podążaj. Natomiast nie mam potem takiego przełożenia, czy ci ludzie zrobili coś, czy nie zrobili coś. I tak sobie myślałem, ten angielski jest czymś niezwykłym, bo on jest w zasadzie przepustką do wyjścia poza świat, w którym żyjemy, tak? Poza kraj, jeżeli gdzieś ma jakiś kompleks tutaj, nie wiem, czuję się niedoceniony, to nie wiem, pojedź i zobacz, że inni cię inaczej zobaczą w innym kraju. Ale jeżeli tam masz pojechać, no to się musisz dogadać. Masz się dogadać, to musisz znać ten język i masz go znać na poziomie komunikacyjnym, tak? Czyli jak powiesz zamiast have, has, nie dodasz końcówki s, to nie będzie miało znaczenia. I jakby w tym, co mówi Krzysztof, jest właśnie dużo, poza treścią, która jest tam absolutnie niezwykła, bo tak jak powiedziałem, jest przejrzysta pewnie dla młodej osoby, która się dopiero uczy angielskiego i dla takiej jak ja, która zna. Dla mnie to było mocno takie przypominające i porządkujące, tak? Czyli takie repetytorium właśnie mojej całej wiedzy w krótkim czasie i poukładało mi się wszystko w głowie. I tak pomyślałem sobie, że to jest rozwiązanie czasami dla ludzi, którzy nie wiedzą, a co ja mam w życiu robić? Cokolwiek byś nie robił, to wcześniej czy później żyjesz w świecie, w którym będziesz musiał zmierzyć się z konkurencją bardzo szeroką, bo żyjemy w świecie globalnym, w związku z tym
To już nie jest tak, że my sobie coś wymyślimy i to wystarczy. Dla młodych ludzi absolutnie. Dla takich, którzy mają 30 parę, 40 lat, też nie. Dla mojego pokolenia też sobie myślę, że mamy przed sobą jeszcze kawał doświadczeń i warto je wykorzystać. A jak ktoś ma 70-80 lat, to uczenie się języka, myślę, jest doskonałym sposobem na to, żeby pobudzać mózg i uniknąć wszystkich chorób związanych ze starzeniem się tak naprawdę. Mhm. Także podobała mi się ta koncepcja i dlatego umieściłem ją na swojej stronie z głębokim przekonaniem, że Jacek Walkiewicz może się pod tym podpisać, bo poczułem gdzieś tam w środku, że to rzeczywiście tak jest, jak on mówi, że ta przyszłość, ta teraźniejszość, że to wszystko widać, że to jest proste i że dzięki tej wizualizacji, tej koncepcji, bo to jest pewna koncepcja nauczania, naprawdę można się uwolnić od takiego stresu, że no to trzeba będzie teraz ułożyć dużo pracy, jak to rodzice mówi, ciężkiej pracy, żeby się nauczyć. Jeżeli uczenie języka ma być ciężkie, to przynajmniej dla mnie to jest coś, z czego chętnie bym zrezygnował. Na szczęście ja nie muszę, tak? Już mam akurat i ten wiek, i tą pozycję, że mogę sobie powiedzieć, tak jak mówię, tak mówię, mogę tak do końca mówić. No ale to za dużo mówię o motywacji, o przekraczaniu granic, wychodzenia ze sfery komfortu i o tym, żeby stabilizacji nie traktować zbyt poważnie, tylko wręcz przeciwnie, unikać jej, żebym się zatrzymał. Krzysztof gdzieś mnie zachęcił do tego, że ja się teraz otworzę na angielski po raz kolejny i z tym, że zakładam, że tym razem z wielkim sukcesem. A proszę powiedzieć mi, czy umiałbyś opisać metodę, o której mówił właśnie Sixpack English, swoimi własnymi słowami? No już ją opisałem w zasadzie, że jest prosta, że jest taka przejrzysta, że jest przyjazna, to znaczy taka, powiedziałbym, lekka dla człowieka, że jej się uczy i ją rozumie i przez to nie ma poczucia, że się nadaje w ogóle, tak? Bo wiele osób powie, ja nie urodziłem się ze zdolnościami językowymi i jestem wzrokowcem, muszę widzieć, jak nie widzę zdania, to nie rozumiem, ktoś do mnie coś mówi, nie wiem co mówi. No radzę sobie z tym, myślę sobie, nie wiem co mówi, to nie ma znaczenia, ja mu coś powiem, jakoś się tam dogadamy, ale jest to taki przekaz bardzo przejrzysty i poukładany, tak? To jest bardzo istotne. Coś wynika z czegoś, ale oparte to jest na prostych schematach, które... jak klocki Lego, zresztą Krzysztof o tym mówi, że to się składa trochę jak z klocków. Tu dodajesz, tam dodajesz, tu doczepiasz kółeczka, to jedzie i już jesteś w przeszłości, tak? Odczepiasz kółka, wyrzucasz Lego, jedka. Bardzo mi się to podobało. To świadczy o dużym poczuciu humoru i o pomysłowości. Jakby kreatywność w uczeniu języka jest istotna. Poza tym kreatywność jest częścią świata, w którym żyjemy. No i dzisiaj trudno być nie kreatywnym, bo ten design, to wszystko, na co zwracamy uwagę, jest bardzo nowoczesne. W związku z tym jest to bardzo praktyczna, prosta, przydatna, pomysłowa, przejrzysta, przyjazna, wszystko na P, jak Sixpack English. Ja myślę, że łatwo ją można polubić, bo jest szybko przekładana na efekt. Oczywiście to jak ze wszystkim, jak się człowiek nie skupi na pewnym powtórzeniu, na wykorzystaniu, no to nie ma takiej metody, żeby ona była w 100% skuteczna, bo uczenie jest po naszej stronie. Tak? Jasne. Ten nauczyciel jest istotny, ale nauczyciel nie siedzi w nas. W związku z tym mój mistrz zawsze mówił, że nawet najgorszy nauczyciel nauczy. Ale oczywiście najgorszy nauczyciel nauczy człowieka, który jest silnie zmotywowany. Natomiast jeżeli człowiek jest taki wahający się, to pociągnięcie go za sobą i powiedzenie pokażę ci to z tej fascynującej strony jest niezwykle istotne. W związku z tym ja gratuluję Krzysztofowi to i Jankowi Kałuży, bo to jest, myślę, jakiś rodzaj rewolucji i być może wielu pozwoli naprawdę zmienić swoje życie. Bo często słyszę, że tam zmieniam ludziom życie. No, naucz się angielskiego, to czasami wystarczy, żeby nauczyć się tego języka i poczuć, jak ono się zmienia. Wielkie biznesy wymagają
rozmów w obcym języku bardzo często i wielkiej miłości też czasami. Wspominałeś, że znaliście się już i znacie z Krzysztofem od dłuższego czasu. Słyszałam, że spotykacie się też na wspólnym webinarze. Tak, tak postanowiliśmy, że być może połączymy tutaj siły, on tą merytorykę, ja z tą swoją mocną stroną, czyli motywacyjną, i porozmawiamy o uczeniu, bo tak jak mówiłem dużo wcześniej, to jest coś, w co warto zainwestować swoje życie. W ogóle warto inwestować w języki, tak? To mówimy akurat o angielskim, ale im więcej się uczymy kolejnych języków, tym widzimy, jak to jest prostsze. Każdy kolejny jest już prostszy, ale angielski nam załatwia praktycznie 3/4 świata. A tak z ciekawości zapytam, bo tak dużo mówimy o tym angielskim, a czy ty znasz jeszcze jakieś inne języki albo uczysz się jakichś innych języków? Nie wiem, czy znam, ale posługuję się hiszpańskim. Mój pierwszy wyjazd na zachód był do Hiszpanii w 1985 roku, tak jak wspominałem. Uwielbiam ten język, to jest zupełnie inny język, melodyjny. Mnie się dobrze nim mówi, bo ja tak lekko trochę syplenia, tam jest dużo takich słów, tak, corazón na przykład. No, taka wymowa, która mi bardzo pasuje. Konstrukcja jest podobna do polskiego, takie mam wrażenie, w związku z tym trochę inny język, ale jak jestem w tej strefie, gdzie mówi się po hiszpańsku, to z przyjemnością słucham i z przyjemnością mówię. Duża pewnie część świata również się nim posługuje. Natomiast na co dzień tylko słucham radia z Dominikany, żeby gdzieś tam sobie trzymać te słówka i te konstrukcje nie zapominać. Ale też się to trochę wiąże z, tak jak powiedziałem, z moimi pasjami, z podróżami. Nawet mam taki plan, że w tym roku, w grudniu albo styczniu być może, wybiorę się w końcu do Ameryki Południowej. Nigdy nie byłem i mam taką chęć zweryfikowania swojego hiszpańskiego na miejscu. No, jak mówisz, zawsze marzenia się spełniają, więc ja ci również życzę tej podróży. Marzenie się spełnia. Przy okazji mam takie jeszcze drugie marzenie, że po 23 latach pojadę do Stanów i zobaczę, czy coś się zmieniło od momentu, kiedy tam byłem po raz ostatni. No i tutaj oczywiście przyda się angielski, aczkolwiek hiszpański też w wielu miejscach. Także jak już nauczycie się angielskiego, polecam, nauczycie się jeszcze hiszpańskiego i w zasadzie cały świat wtedy stoi przed nami otworem. Także taki mam plan na najbliższy czas, a wakacje, nie pytasz mnie o to, ale niektórzy mnie pytają, wakacje jak zwykle z przyczepą kempingową. Bo kampera już nie mamy od 3 lat, tylko przyczepę, zapewne we Włoszech. No cóż, ja mogę ci tylko trochę pozazdrościć tych najbliższych wakacji. Natomiast bardzo ci dziękuję za spędzony czas tutaj ze mną i to, że mogłam z tobą tutaj tak wiele ciekawych tematów omówić. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się przy okazji innego tematu. No i może wtedy zaczniemy mówić po angielsku. No może właśnie tak. Załóżmy, że to będzie nasz cel. Krzysztof nas przygotuje. Także jeszcze raz bardzo ci, Jacku, dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję państwu również za wysłuchanie. Dziękuję.